Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Co prawda w pobliskim mieście, w Pabianicach, ale jednak to tak jak Łódź. Przecież większość z nas nie ma granic między naszymi miastami. Większość z nas przemieszcza się każdego dnia. Czy do Aleksandrowa, czy do Pabianic, czy do Zgierza, czy do każdej jednej miejscowości, która jest położona wokół naszego miasta. Dla mnie najważniejsze po tych bardzo mądrych i bardzo mocnych słowach to zobaczyć wasz uśmiech na twarzach, bo przed nami wspaniała, olbrzymia przygoda i przede wszystkim przed nami kolejna walka. Ja chcę widzieć tą siłę i emocje, które są w was. Bez waszych emocji, bez waszej siły nie wygramy tych wyborów. Kochani, a przecież nasze małe ojczyzny to nasze codzienne życie. To nasza codzienna praca, to nasze codzienne problemy i małe i większe. To nasze dzieciaki, które uczą się w albo bardzo dobrych szkołach i mają dostęp do przedszkoli, do żłobków, albo mają problem, ponieważ szkoły podupadły i nie ma chętnych do nauczania w tych szkołach. W tej chwili to się wszystko zmienia, ale to są problemy samorządu, które na co dzień musieliśmy przez te lata rozwiązywać, nie mając żadnego wsparcia w rządzie. W tej chwili mamy wsparcie, w tej chwili widzimy to, co najważniejsze, chęć współpracy i zrozumienia dla naszych potrzeb, bo przecież miasta, miasteczka, wioski to nie jest prezydent, burmistrz, wójt, to jest wspólnota, którą tworzymy wspólnie i którą chcemy tak zarządzać, żeby czuła się gospodarzem swojego terenu, żeby czuła się, że to od niej zależy, czy ze środków, które pozyskamy, zbudujemy szkołę, przedszkole, żłobek, czy zbudujemy drogę. To nie jest tak, że przyniosą nam papierowy czek i powiedzą, budujcie to, bo według nas to wam jest potrzebne. Tak nie jest, kochani. My sami chcemy decydować o swoim losie. Dlatego błagam was wszystkich, chodźmy do wyborów. Te wybory... Te wybory są równie ważne jak te, które 15 października dały nam olbrzymią nadzieję, dały nam wiarę i dały nam moc. Przed nami druga tura tych wyborów, bo jeżeli nie zawalczymy o nasze małe ojczyzny, to strasznie trudno będzie naszemu rządowi wprowadzać te wszystkie bardzo istotne i bardzo potrzebne dla nas wszystkich reformy. Cały czas będzie się coś działo, cały czas będą miejsca, które będą budziły duże emocje i będą podbudzały te emocje. Tylko my, samorządowcy, jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego obywatela, porozmawiać z każdym obywatelem, bo to jest nasza codzienna praca. Do tego nas nikt nie zmusza. My jesteśmy na pierwszej linii frontu i my jesteśmy tym pasem transmisyjnym, który tłumaczy z jednej strony konieczne zmiany, z drugiej strony problemy, jeżeli takie się pojawiają. Dlatego tak ważny jest dla nas wszystkich ten moment. 7 kwietnia, wybory samorządowe. Apeluję do wszystkich tych, którzy są tutaj, a za waszym pośrednictwem do wszystkich, do których ten przekaz dotrze. Chodźmy na wybory. Nie zostańmy w domach. Błagam was o to. To od nas zależy w tej chwili to, czy dalsze zmiany w naszej ojczyźnie będą następowały. Czy dalej będziemy mogli wracać do właściwego toru. Tu Rafał mówił fantastycznie o tym, jak zmieniamy wspólnie nasze miasta, miasteczka. Jak ważna jest rola kobiet. Za to bardzo ci dziękuję, że zauważyłeś, Łódź, że wspólnie budujemy naszą no taką synergię, która jest bardzo, bardzo ważna, nie tylko dla nas, dla naszych miast, dla naszych współobywateli, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców Polski. I to, że dostrzegasz w tym wszystkim kobiety, które 15 października zmieniły losy Polski. I za to wam z całego serca, dziewczyny, mimo że dzisiaj jest dzień już po Święcie Kobiet, z całego serca wam dziękuję. I teraz myślę, że musimy zrobić, teraz zwracam się do was, dziewczyny, musimy zrobić ten kolejny krok. Kto jak nie my? Jesteśmy zdeterminowane, jesteśmy uparte i jak widać nasza drużyna dziewczyn, które zawalczą o samorząd, który dla nas, samorząd wojewódzki, który jest szalenie ważny, żeby każdy z naszych miast, każdy z naszych wiosek mogło być samodzielne i samodzielnie się rozwijać w oparciu o fantastyczną współpracę z Urzędem Marszałkowskim, że wy to sprawicie. Trzymam za was kciuki i trzymam kciuki za wszystkich samorządowców, którzy biorą udział w tych wyborach.
proszę was, przekonujcie, walczcie. Ja jestem codziennie od godziny 7 do 23. Róbcie to samo. Wszystko jest w naszych rękach. Wszystkiego dobrego. Idziemy po kolejne zwycięstwo. Dziękuję wam bardzo.